Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Witam na początku już nowego etapu 2021, drugiego etapu, któremu na imię luty, miesiąc luty. Właśnie o tym miesiącu lutym mówi się, że to jest miesiąc najzimniejszy, najbardziej mroźny. To właśnie przysłowie, gdy przyjdzie luty, to chłopie, babo, obuj ciepłe buty. I chyba coś jest w tym roku na rzeczy. Poza tym jest to także miesiąc najkrótszy w roku. No ale chodzi nam zupełnie o co innego. Proszę popatrzeć, jesteśmy w kościele świętego Kazimierza Królewicza i już nie widzimy choinek, nie widzimy żłóbka, nie widzimy tych elementów bożonarodzeniowych, bo one mogły tylko stać czy mieć miejsce w kościele do 2 lutego. A jesteśmy już po 2 lutym, jesteśmy po święcie ofiarowania pańskiego, czyli po święcie Matki Bożej Gromnicznej. Jesteśmy wciąż w okresie zwykłym, perannum, jesteśmy wciąż w białym karnawale, ale proszę zauważyć, że ten biały karnawał, że ten okres zwykły już coraz bardziej się kurczy. Już tylko kilkanaście dni. Dzisiaj jest 7 lutego, jest to pierwsza niedziela tegoż miesiąca i proszę Państwa, po niedzieli, czyli po 7 lutym, ten tydzień, który rozpoczniemy, będzie takim tygodniem bardzo bogatym w różnego rodzaju przeżycia. Będzie choćby tak zwany tłusty czwartek, a więc święto pączka. Na ten dzień, na to święto wszystkim składam najlepsze życzenia, żeby tych pączków nam się zjadło sporo, żebyśmy też zachowali w ten sposób tradycję, ale żebyśmy też byli roztropni, żeby nie na dużo. Nie za dużo, bo pamiętajmy, nie przez nadmiar apetytu wiedzie droga do dobrobytu. Poza tym, jeżeli chodzi o święto pączka, tak ten dzień nazywam, to jest 11 dzień lutego, a jak wiemy, w kościele w takim dniu przypada bardzo ważne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. To właśnie w takim dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego, to właśnie ten dzień takowym ustanowił papież święty Jan Paweł II w roku 1997. Zatem, drodzy Państwo, w tym dniu, czyli 11 lutego, owszem, jedzmy pączki, zajadajmy się nimi, ale też pójdźmy do kościoła, będzie namaszczenie sakramentem zbawienia. Pomódlmy się za ludzi chorych, pomódlmy się nawzajem za siebie, prawda? Bo każdy z nas jest chory, przecież no, kto z Państwa powie, że mnie nic nie boli? Coś tam dolego, jak nie na duszy, to na ciele. Mamy różnego rodzaju słabości, różnego rodzaju dolegliwości i są to tak zwane choroby, z których chcemy wyjść, które nam przeszkadzają w życiu, czy zawodowym, czy w ogóle w życiu, bo jeżeli coś boli, jak powiedziałem, czy na duszy, czy na ciele, to oczywiście ten ból troszeczkę nas tak dezorientuje, jeżeli chodzi o nasze życie w ogóle, to doczesne, a zwłaszcza jeżeli chodzi o życie zawodowe. Dlatego właśnie ten dzień, Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Chorych, czyli ludzi chorych, niech będzie takim dniem, kiedy to zwrócimy się do Matki Bożej z Lourdes o to, żeby ona otoczyła opieką wszystkich ludzi chorych, cierpiących ludzi, w tym przede wszystkim cierpiących z powodu koronawirusa. Tak, to ta właśnie ta choroba teraz jest taką chorobą najbardziej, że tak powiem, krzykliwo. To ona nam dokucza, to ona nas straszy, to ona nas wytrąca z tej równowagi doczesnej. Dlatego polećmy wszystkich chorych, polećmy lekarzy, służbę zdrowia, Matce Bożej, Uzdrowicielce Chorych, Matce Bożej z Lourdes, żeby ona ich otoczyła, żeby ona nas otoczyła, bo jak powiedziałem, każdemu z nas coś dolego, każdy z nas coś dolego. Nie ma takiego kogoś, jeszcze raz powtarzam, kto by powiedział, że jestem wolny od wszelkiego rodzaju dolegliwości. Dzień 11 lutego będzie takim właśnie dniem, który pozwoli nam na to, byśmy nad chorobą zastanowili się, byśmy też pomodlili się o to, żeby ta nasza choroba, żeby to nasze cierpienie miało sens. Jest taki śpiew wielkopostny, do Wielkiego Postu już niedaleko, już tylko zostały, powiedziałem, kilkanaście dni. I właśnie ten śpiew wielkopostny brzmi między innymi tak. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Uczmy się tego cierpienia, jako ludzie oczywiście wierzący, bo ludzie niewierzący w cierpieniu widzą tylko ból, tylko dolegliwości. My jako ludzie wierzący w cierpieniu widzimy coś więcej. Widzimy Chrystusa, widzimy nasze zbawienie. Właśnie to zbawienie przyszło przez krzyż. Jeszcze raz powtarzam, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi
wprowadzi do pełni życia. Kochani, dzisiejsza niedziela jest to piąta niedziela zwykła, przedostatnia niedziela okresu zwykłego i gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa za Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych, opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi jego. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam modlił się. Pośpieszył z nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy ciebie szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w synagogach i wyrzucając złe duchy. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, widzimy wciąż jeszcze Chrystusa w okresie zwykłym, wtedy, kiedy Chrystus naucza, kiedy spotyka się z ludźmi także chorymi, jak słyszeliśmy, uzdrowił teściową Szymona, uzdrowił dlatego, był to taki wzgląd bardzo praktyczny. Panowie chcieli jeść, nie było komu usłużyć, teściowa leżała w gorączce, prawda, była chora, może na grypę. No i wtedy Jezus podchodzi do niej, bierze ją za rękę, gorączka ją opuszcza, ona wstaje i im usługuje, czyli dała im coś do zjedzenia, bo tak to bywa, kochanie, że mężczyźni nie zawsze potrafią być takimi kuchennymi. No oczywiście są panowie, którzy są bardzo dobrymi kucharzami, bardzo dobrze gotuje, bardzo smacznie, ale to są wyjątki. Generalnie jakoś nam ciężko mężczyznom do kuchni zbliżyć się. Wolimy, żeby to robiły panie, żeby to robiły gospodynie, żeby to robiły kucharki, jeżeli chodzi o różnego rodzaju restauracje. No oczywiście dzisiaj czas pandemiczny, te restauracje są nieczynne, ale mam na myśli właśnie w ogóle tego rodzaju usługę. Modlimy się do Chrystusa, modlimy się do Chrystusa tego, który uzdrawia, który wyrzuca złe duchy, do tego Chrystusa, który rozmawia z ludźmi, do tego Chrystusa, którego wszyscy szukają. Wyraźnie powiedziano Jemu, wszyscy Ciebie szukają. Kochani, my też szukajmy Chrystusa. Szukajmy, bo On jest nam potrzebny. Potrzebny do tego, żeby nas zbawiał. Potrzebny do tego, żeby był naszą mocą. Potrzebny do tego, bo bez Jego pomocy nic nie pomoże, nawet wstawanie o północy. Życzę, kochani, życzę, żeby ten ostatni już czas przed Wielkopostny, żeby był czasem błogosławionym i te ostatnie dni karnawału, żeby były także dniami, które przeżyjemy w atmosferze radości. Oczywiście tej radości ograniczonej, tej radości pandemicznej, ale na pewno radości, która nam się przyda i która troszeczkę nas ubogaci. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.